Cześć, z tej strony ja Anna Sarwa, trenerka zdrowia. Witam Was w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach i jak zwykle przypominam, że w opisie filmu znajdziecie konkretne minuty, w które możecie kliknąć, żeby przejść do mojej odpowiedzi na dane pytanie, ale w opisie filmu macie też na przykład moje bezpłatne e-booki, dostęp do moich kursów i inne informacje, także zapraszam Was, żeby tam zajrzeć. A my jedziemy z kolejną porcją pytań i odpowiedzi. Pierwsze pytanie dzisiaj od Justyny. Jeśli będę na keto, a na wyjeździe na przykład w góry wysokie, nie będę miała możliwości w tym czasie utrzymania makro, bo jedzenie jedynie liofilizowane z torebek, to czy wpłynie to negatywnie na kondycję, wytrzymałość, wydolność? Jeśli tak, to jak temu zapobiec? Droga Justyno, bardzo dobre to jest i ciekawe pytanie, natomiast to też zależy od kilku rzeczy. Po pierwsze od tego, czy u Ciebie już przeszła właśnie adaptacja, jaki jest Twój stan zdrowia, czy Ty masz elastyczność metaboliczną, czyli czy radzisz sobie zarówno z paliwem z węglowodanów, jak i z tłuszczów. Jeżeli tak, to ogólnie wszystko powinno być ok. Drugie pytanie to, czy jakby mówisz o tym, że nie będziesz w stanie trzymać makro wtedy, kiedy idziesz w góry i na przykład to jest, nie wiem, kilka godzin albo nawet cały dzień, czy na przykład wyjeżdżasz na tydzień i przez tydzień nie będziesz trzymać tego makro. Bo jeżeli idziesz w góry i wtedy zasilasz się głównie węglowodanami, to prawdopodobnie będzie wszystko w porządku, bo i tak jesteś jakby w trakcie wysiłku fizycznego i po prostu Twój organizm na bieżąco będzie również spalał tą glukozę. I u wielu osób, szczególnie które są aktywne, no a przypuszczam, że Ty jesteś i masz jakby tą kondycję tak na co dzień, no bo wyjście wysokie w góry też raczej nie jest dla osób, które zupełnie tego przygotowania nie mają. Więc jeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną, to nie powinnaś odczuć tutaj jakichś negatywnych konsekwencji, bo po prostu elastycznie Twój organizm się będzie przełączał i korzystał zarówno z glukozy, jak i być może z ciał ketonowych. Natomiast jeżeli rzeczywiście to wyjście w górę będzie wiązało się z tym, że przez tydzień czy dwa nie będziesz w stanie ketozy, to być może też będzie wszystko ok, nic się nie stanie, natomiast możesz też tak asekuracyjnie po prostu wcześniej troszkę już zwiększać ilość węglowodanów, żeby przyzwyczaić jakby ten organizm z powrotem do tych wyższych węglowodanów i u niektórych osób to będzie też taka bezpieczna strategia, ale nie mówię, że jest ona konieczna. Natomiast jeżeli chcesz mimo wszystko gdzieś tam zasilać się tymi ciałami ketonowymi, nawet podczas tych wycieczek górskich, to naprawdę jakby są też na to opcje i jest bardzo dużo takich przekąsek, które jakby można ze sobą zabrać, którym się nic nie stanie. Są nieraz takie masła na przykład orzechowe właśnie w torebkach, takie, które można po prostu sobie, że tak powiem, wessać. Tak jak soczki, nie? Czy jakieś żele, no to są też takie masła orzechowe. Czy olej MCT, który można zabrać też w proszku, albo na przykład właśnie odżywkę białkową z olejem MCT w proszku, którą na przykład można sobie rozpuścić w wodzie czy w jakimś napoju. Bo olej MCT też będzie, nawet jeżeli jesteśmy na węglowodanach, ale jesteśmy też na keto, nasz organizm wie, jak sobie jakby z tym radzić i mamy też tą adaptację do MCT, no to to też będzie taki fajny zastrzyk energii i doda nam to właśnie tej wytrzymałości, sprawności, a nie będzie obciążało naszego układu pokarmowego, bo on nie musi być po prostu trawiony, tylko od razu jest zamieniany na energię. Więc być może spróbuj też po prostu poszukać takich alternatyw i zobacz, czy przypadkiem te wycieczki górskie z takim również zasileniem tłuszczowym nie będą dla Ciebie po prostu lepsze, nie będziesz się na nich lepiej czuła i Twoja kondycja też nie będzie lepsza, bo przypuszczam, że tak się może zdarzyć, jeżeli jakby już też jesteś po ketoadaptacji. Ale spokojnie, jeżeli zupełnie sobie to odpuścisz i będziesz na węglach, to też prawdopodobnie przy takiej aktywności powinno być wszystko w porządku i nie będzie ta jakby Twoja kondycja, wytrzymałość, wydolność nie powinna być jakoś obciążona. Pytanie od Mariusza. Czy na ketozie można obniżyć estrogen u kobiet? Drugi Mariuszu, i przypuszczam, że to jest pytanie odnośnie właśnie zbyt wysokiego estrogenu, bo najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej z tym jest problem, że teraz mamy nadmiar estrogenu, więc tak, jak najbardziej jest to możliwe, natomiast warto też tutaj rozróżnić, co jest przyczyną tego wysokiego estrogenu.
Jedna z głównych przyczyn tak naprawdę to jest zbyt duża ilość cukrów prostych w diecie. Nadwaga, otyłość również, więc no tutaj automatycznie odpowiedź nasuwa się sama. Jeżeli jesteśmy na diecie niskowęglowodanowej, ograniczamy te węglowodany proste, bardzo często też redukujemy wagę, no to automatycznie jakby pod tym kątem regulujemy sobie również poziom estrogenu. Natomiast są też takie źródła estrogenów, które możemy sobie dostarczać, typu estrogeny z naszego środowiska, czy różnego rodzaju plastik i tego typu rzeczy, tak? Czyli picie wody z jakichś takich butelek, które po prostu mają bisfenol A, albo które gdzieś tam leżały nam w samochodzie i były podgrzane, był ten plastik, więc to też jest źródło estrogenu. Estrogeny środowiskowe, z różnych toksyn, sprayów, nawet kosmetyków, chemii domowej itd., itd. Więc oczywiście no tutaj to też jest jakby temat, na który należy zwrócić uwagę, a nie tylko iść w kierunku keto, chociaż żywienie ketogeniczne, bycie w stanie ketozy, ma takie działanie lepsze, jakby wspomagające detoks organizmu, więc tutaj pod kątem oczyszczania się nawet z tych toksyn, no to też będzie na plus pod kątem jakby walki z tym za wysokim estrogenem. I dodatkowo ma jakby działanie przeciwzapalne, a tutaj też znowu wysoki poziom estrogenu może być powiązany ze stanami zapalnymi, więc to też będzie na pewno na plus. I to, na co jeszcze chcę zwrócić uwagę, to to, żeby wesprzeć w takiej sytuacji wątrobę na keto, tak? Bo ona jakby no musi na początku, to na pewno wiecie, wykonać dodatkową pracę, żeby tutaj te ciała ketonowe zacząć produkować, ale dodatkowo wątroba jest takim głównym organem, który reguluje też właśnie wydzielanie tego estrogenu, więc należy na pewno takie wsparcie dla wątroby sobie tutaj zaaplikować, żeby mieć pewność, że wszystko będzie ok i również z tą dominacją estrogenu sobie poradzimy. Greta 80. Asiu, kilka dni temu dołączyłam do Twojej społeczności po ponad pół roku na keto. Bardzo mi miło, Greta, witam Cię serdecznie. O, jesteś wspaniała, nadrabiam Twoje wcześniejsze materiały. Mam pytanie, czy przechodząc okresowo na low carb, aby na przykład korzystać z większej ilości owoców sezonowych, należy zredukować pozostałe makroskładniki, aby zachować odpowiednią kaloryczność. Jeśli tak, to w jakiś sposób. Pozdrawiam ciepło. Moja droga, jeżeli chcesz korzystać z owoców sezonowych, które my tutaj mamy w sezonie, no bo sezonowo nie mamy bananów na przykład, więc jak mówimy o jakichś owocach jagodowych, czy nawet jakichś śliwkach, brzoskwiniach i tak dalej, to jeżeli jesteśmy już zaadaptowani do ketozy, to jedząc w sezonie takie owoce, wcale to nie jest powiedziane, że my wyjdziemy w ogóle z keto. Także to jest pierwsza sprawa. Natomiast jeżeli nawet przejdziesz na low carb, to ja bym to na Twoim miejscu, szczególnie jeżeli chodzi Ci właśnie o taki okres letni, wakacyjny, kiedy my mamy też większą zdolność jakby wykorzystywania tych węglowodanów, no bo one u nas tutaj naturalnie występują, spokojnie można po prostu zrobić to intuicyjnie i niekoniecznie wszystko liczyć, ważyć, mierzyć, tylko po prostu zrobić to na, że tak powiem, czuja, bo ja też, jeżeli mamy dość już ustabilizowaną sytuację zdrowotną, to jestem zwolenniczką właśnie takiego intuicyjnego jedzenia, a nie ciągle po prostu korzystania z aplikacji w telefonie, nie wiem, Fitatu czy jakakolwiek inna i sprawdzania tego wszystkiego, bo to nie na tym życie ma polegać. Także jakby tutaj wtedy myślę, że intuicyjnie też Twój organizm będzie Ci podpowiadał, czego bardziej potrzebuje. Natomiast żeby jakiś konkret tutaj też Ci powiedzieć, no to automatycznie zazwyczaj, jeżeli zwiększamy węglowodany, to zmniejszamy tłuszcze, tak? Czyli białka, jeżeli mamy na jakimś takim normalnym, ustabilizowanym, średnim poziomie w okolicach, powiedzmy 100 gramów, to raczej bym z białek nie schodziła, tylko po prostu węglowodanami zastępowała tłuszcze. To nie będzie jakaś drastyczna zmiana, jeżeli chcemy dalej być na low carb, no bo węglowodany mają tylko 4 kilokalorie, 1 gram, a tłuszcze 9 kilokalorii, więc to wcale nie będzie tak, że my prawie nie będziemy jeść tego tłuszczu. Natomiast raczej tutaj bardziej węglowodany zamiast tłuszczów, no chyba, że ktoś je bardzo dużo białka, no ale wątpię, jeżeli był na keto. Także tutaj tak ewentualnie te proporcje zmieniamy, ale zdecydowanie polecam wypróbować jedzenie intuicyjne. Kolejne pytanie od Kitty Cat. Keto w przypadku wrzodziejącego zapalenia jelit nigdzie nie ma rzetelnych informacji. Moja droga, tak naprawdę przy wrzodziejącym zapaleniu jelit, no to mamy stan zapalny i jest to też właśnie powiązane z naszym układem trawiennym, więc wszystkie te informacje i te materiały u mnie, które już są na kanale dotyczące właśnie problemów z trawieniem, no to
to jest jakby połączone bardzo mocno, więc polecam też się z tym zapoznać. Natomiast ogólnie może być stosowana dieta ketogeniczna i nawet w opisie pod pytaniami podrzucam Wam z Nature artykuł, który potwierdza to, że żywienie ketogeniczne może sprzyjać, no nie chcę powiedzieć leczeniu, bo znowu będzie, że przecież keto nie leczy, no ale po prostu jakby zdrowieniu, może tak, z tej przypadłości. Tylko oczywiście odpowiednio prowadzone, czyli uwzględniamy to, że to żywienie musi być bardzo lekkostrawne. Tak jak nieraz podkreślam, wolnowar się tutaj świetnie sprawdzi, czy jakieś smoothie, przecieranie, zupy, kremy, wywary, nieraz właśnie na rosole, na tej zupie mocy się bardzo fajnie sprawdzają. Na pewno bardziej bym szła w stronę śródziemnomorskiego keto, czyli mniej mięsa, mniej też tych produktów mocno fermentujących, a bardziej tak przeciwzapalnie, bardziej tłuszcze nienasycone w takim wypadku. MCT będzie bardzo fajny, bo on właśnie nie obciąża dodatkowo, tylko jest takim źródłem energii, a tutaj no, z tym trawieniem mamy problem. Także na pewno to są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. I ja nie mówię, że to jest jedyna opcja przy wrzodzącym zapalenie jelita, ale to jest na pewno jedną z opcji, która może pomóc nam po prostu poradzić sobie z tymi problemami i poczuć się lepiej. Także polecam spróbować, stosując właśnie te rady, chociaż oczywiście jakby temat jest szeroki i tutaj można by o tym jeszcze wiele mówić i na pewno też trzeba do tego podejść indywidualnie, bo każdy też z nas jest inny i troszkę inny będzie miał te problemy, więc tutaj nie tylko samo keto, ale zaadresowanie też przyczyny. Ania. Chleb i makaron, ojojoj. A, to jest komentarz Ani dotyczący mojego filmu o cukrzycy i tych zaleceń, które są odgórnie tutaj dieta przy cukrzycy podawane. Droga Asiu, a co sądzisz o tym, co twierdzą mówcy programu Mastering Diabetes? Twierdzą, że węglowodany powodują skoki cukru tylko jeśli w diecie są tłuszcze. Nawet jeśli by wyrzucić tłuszcze i faktycznie móc jeść węglowodany bez skoków, to zostajemy bez tłuszczu właśnie, a przecież to jest niezbędne, a nie węglowodany. Czy może być tak, że ze względów genetycznych to się sprawdził jakieś grupy ludzi lepiej niż keto, a u innych keto lepiej? To jest pierwsza część, więc najpierw się do tego Aniu ustosunkuję. Jakby nie znam do końca i nie przyglądałam się, szczerze mówię, tym teoriom i na czym one są, nad czym one dokładnie bazują, bo samo to, co piszesz, właśnie, no ja się z tym zgadzam, tak, że po pierwsze, nawet jakbyśmy odstawili tłuszcze, no to tłuszcz jest tak bogaty odżywczo i tak potrzebny nam dla naszego organizmu, że to nie jest moim zdaniem dobry pomysł na dłuższą metę. A z drugiej strony, no jakby ciężko mi się zgodzić z tym, że to, co napisałaś, węglowodany powodują skoki cukru tylko jeśli w diecie są tłuszcze. Bo jeżeli byłaby to prawda, to tak bardzo po prostu prosto to jakby przedstawiając, no to jedzmy same słodycze albo same cukry proste, nie wiem, owoce na przykład, które w ogóle nie mają tłuszczu, no już nie mówiąc o, nie wiem, cukrze prostym, tak, jakiejś sacharozie i tak dalej, no i to nam nie będzie podnosiło glukozy, no ja myślę, że będzie właśnie podnosiło, oczywiście połączenie cukrów prostych i jeszcze złych tłuszczów, to jest w ogóle zło, i to jest często w jakichś Marsach, Snickersach, no ale jakby, no zjedzmy łyżkę cukru i sprawdźmy, czy nam się glikemia nie podniosła. No podniesie się, więc jakby no wydaje mi się, że to po prostu nie jest racjonalne podejście. Także takie jest moje zdanie. Ale mówię, no jakby każdy może mieć swoje. I ja akurat jeżeli chodzi o ten program, to nie jestem specjalistką, nie zgłębiałam się w to, ale po prostu no nie jest to moja bajka zdecydowanie. I kolejna sprawa. Co sądzisz o nowym paradygmacie insulinooporności Jasona Fanga? Słuchałam jego występów u Peterati i Marka Hymana. Bardzo ciekawie się to prezentuje. Pozdrawiam gorąco, a filmik podeślę koleżance z insulinoopornością. Dobrze, bardzo się cieszę, że się dzielicie też tymi moimi materiałami z osobami, które mogą ich gdzieś tam z nich skorzystać. To jest bardzo miłe i dziękuję. Aniu, w ogóle jeżeli chodzi o Jasona Fanga, Peteratia czy Mark Hyman, to są osoby, które ja też śledzę i Wam polecam, bo naprawdę bardzo dobrzy specjaliści. Ten nowy paradygmat, o którym wspominasz, insulinooporności, wydaje mi się, że
nie jest nowy, bo ja już kojarzę go chyba z 2017 roku mniej więcej. I szczerze mówiąc, to co on zawiera, ja tak króciutko tylko z pozostałym osobom, które może nie są z tematem zaznajomione, to zaraz omówię. Natomiast to właśnie jest po części to, co ja mówię właśnie w tym filmie o cukrzycy. Czyli mówimy tutaj też o takim zjawisku jak hiperinsulinemia, czyli insulinooporność jest często traktowana tak, że, no, że nie mamy klucz i mamy dziurkę od klucza, czyli jakby ta komórka i nie możemy otworzyć, więc potrzebujemy dobry klucz. I tym sposobem się zwiększa po prostu te dawki insuliny, żeby tam po prostu coś weszło. Natomiast właśnie inne podejście jest takie, że te komórki mają za dużo, jakby tej insuliny jest dużo, dajemy jej coraz więcej, ale to nie rozwiązuje tego problemu, bo one już pozostają jakby na to głuche. I tutaj hiperinsulinemia, czyli właśnie zbyt wysokie poziomy insuliny powodują tą insulinooporność. I jak najbardziej się z tym zgadzam. I tutaj Jason Funk, który jest zresztą specjalistą od postów, on właśnie poleca poszczenie i poleca diety niskowęglowodanowe jako rozwiązanie. I w ten sposób nabywamy z powrotem tą insulinowrażliwość. Więc ja jakby pod tym się jak najbardziej podpisuję. I uważam, że tak, że to jest lepsza droga niż właśnie to wstrzykiwanie tych wysokich dawek, coraz wyższych tak naprawdę insuliny, bo to na dłuższą metę po prostu nie działa i lepiej się na to na nowo uwrażliwić, korzystając w tym czasie po prostu z innego paliwa, jakim mogą być ciała ketonowe. Pytanie od Marzeny. Jakie mleko roślinne używasz przy diecie? Rozumiem, że chodzi nam o keto. Droga Marzeno, no tak naprawdę te napoje roślinne, które są dopuszczone ze względu na niedużą zawartość węglowodanów, chociaż one też je mają, o tym pamiętajmy, to jest mleko migdałowe i mleko kokosowe. I to są w ogóle dwa rodzaje tych napojów roślinnych, które uważam, że są fajne, zdrowe i warto gdzieś tam je włączać i zastępować nimi na przykład mleko krowie. Oczywiście uważamy na to, żeby to były dość nieprzetworzone rzeczy, bo jak pójdziecie do marketu i kupicie takie mleko, to tam będzie po prostu 1000 dodatków i nieraz też są dosładzane. Natomiast no jak ja na przykład, no wiecie pewnie ci, którzy mnie śledzą, że zamawiam większość takich rzeczy online i na przykład Ecomil, teraz nowa firma, która ma fajne tego typu rzeczy, czy Natumi, to są te napoje, z których ja korzystam zazwyczaj. Natomiast jeżeli komuś na przykład w temacie picia, dodawania mleka roślinnego do kawy nie smakują te dwa rozwiązania, chociaż można się do tego przyzwyczaić i ja nieraz sobie gdzieś tam dodaję, jak nie piję czarnej, to pamiętajmy też o tym, że to dawka jakby tych węglowodanów tutaj jest istotna. I na przykład ja lubię też napić się czasem kawy z mlekiem owsianym, które teoretycznie nie jest keto i ma więcej tych węglowodanów. Natomiast no, jeżeli jakby nie wypijem po prostu litra na hejnał, to też będzie w porządku. Więc jeżeli na przykład macie problem, żeby się przestawić na migdałowe czy kokosowe, to być może spróbujcie na przykład owsianego w niewielkiej ilości. I ostatnie pytanie. Jestem na poście przerywanym i jem pierwszy posiłek o 11, euterok zbiorę o 10 na niedoczynność. Do tej godziny nie piję kawy. Czy mogę? Na przykład o 8 czy 9 nie będę wtedy na czczo. Ciężko mi wytrzymać bez kawy do południa. Moja droga, więc w ogóle jednym z rozwiązań jest to, żeby wziąć ten euteroks od razu po przebudzeniu. Bo z tego, co ja się orientuję, to chodzi o to, żeby mieć przynajmniej te pół godziny do godziny, a jak u niektórych osób ten układ trawienny nie funkcjonuje dobrze, to nawet potrzeba mieć więcej tej przerwy, żeby się ta lewotyroksyna dobrze wchłonęła. Więc możesz po prostu ją sobie wziąć rano i nawet później zjeść o tej 11, a jakby sobie jeszcze w międzyczasie wypić kawę. Więc to nie widzę problemu. Jeżeli wypijesz o 8 kawę, a o 10 weźmiesz euteroks, to też to są 2 godziny odstępu, więc myślę, że spoko. Ale polecam Ci, jeżeli masz jakiś problem, tutaj widzę z hormonami, to obejrzeć mój film o śniadaniach na keto, bo jakby być może u Ciebie to jedzenie takie późne o 11 to nie jest najbardziej optymalne dla Ciebie, bo tutaj przy problemach hormonalnych często ważne jest też zadbanie o rytm okołodobowy i o zsynchronizowanie jedzenia z tym, jaką porę dnia mamy. Więc myślę, że możesz gdzieś tam z tym tematem również się zapoznać, bo wiem, że niektórzy ciągle jakby mówią, że jedz jak najpóźniej, bo wtedy masz IF i to jest najważniejsze, a według mnie to wcale nie jest najważniejsze. Tym bardziej, że piszesz, że ciężko Ci wytrzymać bez kawy do południa, to znaczy, że prawdopodobnie tej energii jest trochę mało. Dlatego też właśnie zwracam na to uwagę. No dobrze, moi drodzy, to ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam ciepło i powiem Wam szczerze,
że, bo ja oczywiście nagrywam teraz te filmy z wyprzedzeniem, to jest chyba ostatnie Keto Q&A z brzuchem i pewnie oglądacie je, jak ja już urodziłam i kolejne będę nagrywać już po porodzie. Także no, to tyle. Ale to w sumie tego za bardzo wyślę nie widać, bo tak, wiecie, ucinam się do odpowiedniej wysokości. No dobra, wszystkiego dobrego Wam życzę, dobrego weekendu, trzymajcie się, pa!